twarzą chmurną, rzece się przegląda, palce pali, sypie groszem gwiazd. Ptasie nutogrady z nieba pospadały, sennie cichną w cieple pęczniejących gniazd. Coraz bliżej nam do siebie, coraz bliżej nam do ciszy, wykrzywione lustro snu odsłania twarz. Konik wolny skrzypce stroni na wieczorną cichą nutę, bawi lato w białosennej strunie gra. Wiatrak skrzydłem tłucze o wysokie niebo, chwyta go pędzidła wiatru pęd. Jeszcze raz się spręczy i do nieba frunie, wczoraj śnił, że święci wypiekają chleb. Coraz bliżej nam do siebie, coraz bliżej nam do ciszy, wykrzywione lustro snu odsłania twarz. Konik wolny skrzypce stroni na wieczorną cichą nutę, bawi lato w białosennej strunie. Gracie nie państwo już od wczoraj, jesteście na scenie bardzo długo. Jaka jest historia zespołu? Oj, historia jest bardzo długa. Wczoraj spotkaliśmy jedną panią, która nie mogła uwierzyć, że powstaliśmy w 1987 roku, ale byliśmy nastolatkami w szkołach średnich. I z Beatą, z Jesynką znamy się od pierwszej może klasy szkoły średniej. I śpiewaliśmy. Bardzo nam się to podobało. W Bydgoszczy było prężne środowisko. Tworzyły się nowe grupy, tworzyły się nowe piosenki. Było bardzo dużo festiwali. Młodzież garnęła się do tego typu piosenki. I pod koniec 87 stwierdziliśmy, że też możemy coś zrobić. Założyliśmy zespół, który jest bardzo mocno związany z waszym miastem. Mogę powiedzieć, że pierwszy tekst, kiedy nie byliśmy jeszcze zespołem, dostałem od poetki wąbrzeskiej waszej, wspaniałej, znanej w całej Polsce, Aleksandry Bacińskiej. I od tego zaczęła się historia naszego zespołu. Tekst był na tyle piękny, że skomponowałem muzykę. Później pojawili się następni poeci i autorzy wokół. Mieliśmy to szczęście trafić na wspaniałych ludzi. I poszło. A to, że kochamy śpiewanie i kochamy tego typu klimaty, spowodowało, że śpiewaliśmy przez lata. Wśród sił, co leczy nasze stopy, idziemy w lato zanurzeni. Łąka przez trawę biczowana od mgły, od rosy wciąż się mieni. Każdy liść z liściem kwiatów zielony, każdy liść zielony lata płonie. Maria tylko zielona oczy mruży, Maria zielone światło mej podróży. Każdy liść z liściem gratów zielone, każdy liść zielony lata płonie. Maria tylko zielone oczy mruży, Maria zielone światło mej podróży. Jest już pan po koncercie. Jak wrażenie, jak spisała się wąbrzeska publiczność?
wspaniała publiczność, naprawdę. My nie mamy lekkiego repertuaru, nie mamy gitar elektrycznych, perkusji. To są teksty poetyckie i niektóre piosenki są naprawdę bardzo trudne i zawsze mamy obawę, bo tutaj nie ma osób w Wąbrzeźnie, prawdopodobnie wielu, którzy znaliby te piosenki, więc usłyszeli je po raz pierwszy, a pierwsze usłyszenie piosenki zawsze wymaga dużej koncentracji i skupienia, także publiczność była świetna. Właśnie, a co dzisiaj Państwo zagrali? No dzisiaj zagraliśmy bardzo szeroki repertuar. Nasz zespół powstał dawno temu, ale mieliśmy bardzo długą przerwę i po tej przerwie w ciągu ostatniego półtora roku powstało piosenek przynajmniej kilkanaście i pomieszaliśmy stare piosenki z zupełnie nowymi. Tutaj były prawie że premiery niektórych naszych utworów. Pogubiły się w korowodzie dni zwyczajnych, niezwykłe noce. I tak trudno jest nam na co dzień rozumieć się i zaskoczyć. Ale przecież wciąż próbujemy z wątłych ramion budować mosty, żeby znowu i tak jak kiedyś być się chciało razem po prostu. Znów mi spleciesz z trawy pierścionek, kiedy obróć się zaczereśni. Więc popatrzmy w tę samą stronę i kalendarz nowy powieśmy. A ten rok nie był przecież najgorszy, choć daleko mu pewnie do marzeń. Niemożliwe to niby łapać, ciągle jeszcze jesteśmy razem. A ten rok nie był przecież najgorszy, choć daleko mu pewnie do marzeń. Niemożliwe to niby łapać, ciągle jeszcze jesteśmy razem. Nie ma chwili ciszy, mamy spokój, czy mnie słyszy o stupie? Nie wyzywa, sam głupie się wyżywa. Pani chyba jest stuknięta, czego wrzeszczy, czego stuka? Zwariowała, zwariowała, niech psychiatry pani szuka. Tak mi to nagadasz mało, tego jeszcze brakowało. Że sąsiadów takich mam, zwykły gnojek, głuchy brocham. Pan to chyba jest stuknięty, myśli pan, że sam tu żyje. Pan zwariował, zwariował, chętnie będą mu sznury na szyję. Takich to powiesić mało, tego jeszcze brakowało. Że sąsiadów takich mam, zwykły gnojek, kupy kocham. Olej! 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 Ja zwariuję, tutaj nie ma chwili ciszy, mamy spokój. Czy mnie słyszy od stuknięty? Nie wyzywa, sam głupek się wytrzyma. Jaka jest historia Państwa zespołu? No to dawne czasy, 1985 rok. Postanowiliśmy oderwać się od zespołu. Był taki zespół Kaczki z Nowej Paczki. Myśmy go tworzyli wspólnie przez 3 lata, od 82 roku do 85, z Ewą Cichocką. Byliśmy w tym zespole. Potem odeszliśmy od tego zespołu i połączyliśmy się z Krysią Świątecką, z którą znaliśmy się jeszcze ze studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Studiowaliśmy. Tam tworzyliśmy grupę Niebo. I kiedy stworzyliśmy w 85 roku według własnego pomysłu, ponieważ myślę, że najpierw była zabawa w okresie studenckim, właśnie śpiewanie piosenek, a kiedy dostrzegliśmy, że to jest rodzaj sztuki, coś, co chcemy uprawiać i może nawet zawodowo, sprawdziliśmy w zespole Kaczki z Nowej Paczki, że tak można żyć. I ten 3-letni okres zawodowy spowodował tę decyzję, że chyba pora założyć własny zespół, dzięki któremu będziemy mogli
rozmawiać z widownią, z ludźmi, którzy przyjdą na nasze koncerty, podejmować tematy, które nas interesują i mówić w sposób, który właśnie jest naszym sposobem mówienia. No i tak powstał zespół Czerwony Tulipan. To trwa już 34 lata, w przyszłym roku będziemy 35-lecie obchodzić, więc jesteśmy bardzo dumni z tego, że tak nam się udaje fajnie ze sobą żyć i tworzyć wspólnie wiele lat i myślę, że jesteśmy po prostu gronem przyjaciół, niesamowitych przyjaciół, bo bardzo się szanujemy, bardzo się uwielbiamy wzajemnie, co nie znaczy, że się nie spieramy, bo często też, wiadomo, ale bycie w tej grupie dla mnie jest po prostu niesamowicie inspirujące, zawsze jest takim zaszczytem, tak bym powiedziała. Jestem dumna z tego, że jestem z takimi pięknymi osobami w zespole. Siedzieliśmy jak w kinie na dachu przy kominie, a może jeszcze wyżej niż ten dach, dach, dach. A ty mnie precz wygnałeś i tato pokochałeś, to po co całowałeś mnie wtedy? Bez strzelek i widoków, za włosy cię wydobyłam spoza krat, krat, krat. A ty mnie precz wygnałeś i tato pokochałeś, to po co całowałeś mnie wtedy tak? Wtedy nerwy człowieka kazałam cię wyczyścić, posłałam do dentysty, wsadziłam półce betu na twój grzbiet, grzbiet, grzbiet. A ty mnie precz wygnałeś i tato pokochałeś, to po co całowałeś mnie wtedy tak? Wąbrzeską publiczność niewątpliwie zachwyciły pani wierszyki. Jaka jest ich historia? No, historia jest taka, że ja w ogóle uwielbiam kabaret i zawsze w stronę kabaretu mnie tak ciągnie, nawet w zespole mówimy, że każdy ma, robi specjalizację w naszym zespole. Krysia w takich dramatycznych pieśniach, chwytających za serce, takich przejmujących. Ja jestem odpowiedzialna za pion kabaretowy, a Stefan po prostu to wszystko łączy i on się zajmuje tak zwaną obyczajówką. No a chłopaki, wiadomo, muzycy, no to odpowiadają za muzykę, więc oczywiście to tak żartobliwy taki podział, ale jest coś w tym, po prostu bardzo mnie zawsze w tym kierunku ciągnęło, w kierunku śmiechu, w kierunku radości. No i to jest też, się wiąże z tym to, co robię na scenie. Zawsze szukam jakichś takich rzeczy w kontrze, prawda, do tych takich mocno dramatycznych, przejmujących rzeczy, co nie znaczy, że ich nie lubię, bo też je uwielbiam po prostu i myślę, że my wspólnie w zespole tworzymy taką osobowość, powiedziałabym tak, to, co się nam w życiu przytrafia, prawda, bo czasem jest czas pląsów, a czasem czas zawodzenia, więc są takie momenty w życiu, kiedy jesteśmy bardzo mocno poruszeni, kiedy jakieś dzieją się dramaty, ale są też takie sytuacje, kiedy właśnie chcemy się śmiać. I myślę, że przez to nasze działanie wspólne, grupowe naszego zespołu jest takie intensywne, takie silne, dlatego że są po obu stronach te działania są i te radosne, i te takie mocno przejmujące, poetyckie. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę je mieć.